Powiedz mi, co trzeba zrobić w przypadku, gdy samochód popsuje się na przejeździe kolejowym? No, kombinuj. Trzeba zostawić samochód i wjechać stamtąd jak najszybciej? Dobrze, też bym tak zrobił, no ale poważnie. No więc, trzeba wypuścić wszystkich pasażerów z samochodu i spróbować usunąć pojazd z przejazdu kolejowego. Ale jeżeli to się nie uda, to trzeba jak najszybciej zawiadomić najbliższą stację kolejową i wezwać pomoc drogową. Tak? Zgadza się, tak. A teraz chcesz podwoić stawkę? No dawaj. No, to powiedz mi, gdzie nie można parkować samochodu? Na skrzyżowaniach, na zakrętach, na wzniesieniach. Tak. Na mostach? Tak. Przed garażem pana Romana. Również. Na dachu innego samochodu. Na ścieżce... Rowerowej. No, jeszcze nie można na przejściach dla pieszych, na podwójnej ciągłej i na autostradach. A. To gdzie właściwie wolno parkować samochód? Nigdzie. Jeżeli już wsiądziesz do samochodu, to musisz ciągle jeździć, robiąc coraz mniejsze kółka, aż samochód zacznie znikać i zacznie być wciągany do środka własnego tłumu. Są takie nowe pomysły na zmniejszenie ruchu na drogach. Wygląda na gotowe. Możemy go już chyba wyjąć. Widzisz, najważniejszy w tym wszystkim jest chmiel. Jeżeli możesz go za dużo, piwo może być za gorzkie. I bardzo ważna jest higiena. Piwo musi być robione w absolutnej czystości. Wszystko, co się z nim styka, zostało wysterylizowane. Pan też? Nie, ja. Przyrządy do produkcji piwa. Weźmy na przykład ten filtr. To sito. Niech ci będzie sito. Zostało 3 razy wygotowane. Tak samo zresztą jak ten pojemnik do fermentacji. To wiadro. Wiadro. Zależy jak kto na to patrzy. Poczekaj. To wygląda jak kawałek pieluszki. To jest kawałek pieluszki. Go nigdy nie używany. Czyściutki. Co pan się tym w ogóle zajmuje, panie Romku? Każdy człowiek musi mieć jakieś hobby, żeby spełnić się twórczo. A poza tym, czy ty wiesz, ile oni z każdej butelki ściągają do skarbu państwa? A, to o to chodzi. O to. No, jak to wygląda? Chyba trzeba będzie jeszcze raz jakoś lepiej przecedzić. Nie macie tam u siebie jakiejś czystej skarpetki? Ja tego nigdy nie nauczę. Nauczysz. Jeżeli chodzi o jazdę, już zrobiłaś wielkie postępy. No kiedy wczoraj ćwiczyliśmy, to po raz pierwszy wyprzedziłaś jakiś samochód. Nie po raz pierwszy, zrobiłam to już kilka razy. No to prawda, ale nigdy z otwartymi oczami. Ha, ha, ha. Jak będziesz się tak ze mnie śmiać, to nie chcę, żebyś mi pomagał. Będę. Myślę, że teraz czas poćwiczyć jazdę. Nie mam ochoty. Musisz mieć, bo jeżeli nie będziesz ćwiczyć, to zapomnisz wszystko, czego się nauczyłaś. No idź, zaraz tam przyjdę do ciebie. I co, gotowa? Gotowa. Nie rób takiej miny, bo ci tak zostanie. No dobra, to słuchaj. Fasolka sprzęgło, czy hamulec, sardynki, gaz, a to jest drążek zmiany biegów. To co, możemy jechać? Może. Dobra. Tylko bez głupich uwag. Okej. Okay. Pamiętaj, przed każdą jazdą. No to dlaczego tego nie robisz? No. Klik. A teraz próbujemy włączyć się do ruchu. Przekręcamy kluczyk w stacyjce, hamulec, naciskamy fasolkę i wrzucamy jedynkę. A teraz prawą stopą naciskamy sardynki. Nie, tuńczyk, sardynki. Sardynki, dobrze. No. I powoli ruszamy. Teraz wrzucamy dwójkę, a najpierw fasolkę. Fasolka, dwójka i jedziemy. A teraz ja będę udawać instruktora, dobrze? Pani Hania. Jeżeli pani chce zdać ten egzamin, to proszę mnie natychmiast pocałować. Jak pani sobie życzy. To w takim razie proszę spróbować wyminąć tamten stolik. Kierunkowskaz, fasolka, trójka, patrzymy w lusterko, fasolka, czwórka. Co to? A teraz trochę drożdży. A, i trochę cukru. O.
A kiedy będzie można je pić? A to dopiero musi postać. Za parę tygodni będzie z tego piwo, jakiego w życiu nie piłaś. Takie jak to. Daj szklanki, dobrze? Nie ma to jak piwo własnej roboty. A nie za dużo w nim piany? A tak musi być. Akurat. Powiedziałem ci, że tak. Teraz następuje w nim wtórna fermentacja. To wygląda nieźle, także pachnie. Skosztuj. Powiedz, co o nim myślisz. Niech pan skosztuje je pierwszy. Tutaj coś pływa, ja tego nie wypiję. To chmiel musi pływać. No dobrze, to ktoś musi być pierwszy. Panie Romku, a w razie czego, gdzie pan trzyma swoje oszczędności? Głupie żarty, mieszaj tam lepiej, mieszaj. Niezłe. Całkiem niezłe. Spróbuj. Dziękuję. Spróbuję jutro, jeżeli się okaże, że pan do jutra przeżyje. Proszę. Przepraszam, no jak wam idzie z tym piwem? Pan Roman mówi, że dobrze. Siadaj, napijesz się ze mną? Dziękuję. A przyszedłem się zapytać, czy pan nie pożyczyłby nam znowu tego samochodu, tylko tym razem na godzinkę. Dobrze, tylko uważajcie, to jest mój nowy samochód. A, będziemy uważać, będziemy. No. Zobacz. Będziemy jeździć po tych uliczkach dookoła domu, także spokojnie. Jaka piękna piana, nie? No, wygląda nieźle. A jeżeli przeliczysz, to kosztuje tylko 20 groszy za szklankę. Zaraz sprawdzę, czy tyle mam. Ale nie ciebie, nie. Panie Romku, ale tutaj coś pływa. To jest chmiel, musi pływać. Nieźle. Nawet powiedziałbym, że bardzo dobre. Nigdy nie zapomnę tego, co się wtedy działo. A co się wtedy działo? A już ci mówiłem. Nic mi pan nie mówi. Mówiłem, ale mnie nie słuchałeś. Nikt mnie nie słucha. Uważacie, że jestem starym dziadem, który gada w kółko i nie wie, co mówi. To nieprawda. Dzisiaj tylko dwa razy opowiedział pan, jak kupował pan samochód. No i bardzo dobrze, bo za pierwszym razem nie wiedziałem w ogóle, o czym pan mówi. No dobrze. To powiem ci jeszcze raz. Ale co? No jak kupowałem ten samochód. Aha. A nie. To już mi pan powiedział. Powiedział pan, że musimy na niego uważać, bo jeżeli coś mu się stanie, to pan nigdy nie zapomni. No to dobrze zrozumiałeś. Uczymy się jeździć, czy nie? Tak. Panie Romku, może pan dać kluczyki? Kluczyki. Tu są. O, fajnie. Też się z nami napijesz? Dziękuję, no niekiedy mam prowadzić samochód. Na tym to się nie ma co przejmować. Po prostu trzeba zawsze trzymać w prawie jazdy 100 zł. To zawsze działa. Uczcie się od starszych. Zapamiętaj. To co, jesteś gotowa? Czy ja jestem gotowa? Tak, czekam na ciebie od pół godziny. Dobrze, to już idziemy. Już, panie Romku. Dziękujemy. Do zobaczenia. No to do roboty. Chyba nie dam rady. Przepraszam. Zawsze powinnaś wciskać sprzęgło. Sprzęgło? No, sprzęgło. Sprzęgło? Fasolka. Fasolka. Każdemu może się zdarzyć. Ale nie tak często jak tam. No, teraz poćwiczymy jazdę na wstecznym. Wsteczny. Tak, pamiętaj, że z tyłu masz zakręt. Pamiętam. Co jest? Haniu, pomogłoby ci, gdybyś zwolniła sobie ręczny hamulec. Przestań mnie ciągle pouczać, dobrze? Dobrze. To prawda. No szkoda, to był nowy rower. No dobrze, ale co przecież nie tylko nasza wina, prawda? Wychodzi pan z tym rowerem, nie wiadomo skąd, nie daje znaku, kierunkowskazu. No, kierunkowskaz z rowerem? Co? W ogóle szedłem po chodniku. Ten pan ma rację. Widziałeś, Władziu?
Piękna robota, no chodź. Idziemy. Rację, tak? No, dzień dobry. Dzień dobry. Sierżant Rogala z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Może ja zjadę z tego roweru, dobrze? Ja to zrobię. Proszę pana o prawo jazdy, dowód rejestracyjny i OC. Proszę. Dziękuję. A tu jest jakieś 100 zł. Przepraszam bardzo, bo widzi pan, ja mam taki dziwny zwyczaj, że czasami trzymam parę banknotów w prawie jazdy, bo ja nie mam portfela. Ale nie myśli pan chyba, że ja się... Panie sierżancie, to nie on, to ona. Chwileczkę, teraz rozmawiam z tym panem. Mamy podejrzenie, że jest pan pod wpływem alkoholu. Proszę, niech pan dmuchnie w alkotest. Proszę. Dmuchał pan to już kiedyś? Aha. No to proszę, dmuchamy 7 sekund jednostajnie. Proszę głęboko nabrać powietrza. I równiutko, powoli. Niech pan dmucha, niech pan nie wciąga tego powietrza z powrotem. Dobrze, dziękuję. 0,28. Zatrzymuję pańskie prawo jazdy, proszę. Tu jest dowód rejestracyjny i OC. Czy ma pan komuś przekazać samochód? Inaczej weźmiemy go na policyjny park. No, zatrzymał mu pan prawo jazdy. To co teraz będzie? Otrzyma wezwanie na rozprawę do sądu. Do widzenia państwu. No przecież mogłeś nie odbierać tego wezwania do sądu. Ale tylko 2 razy. Dlaczego? Bo za trzecim doprowadziliby mnie siłą. Ale możesz im udowodnić, że nie jesteś winny. Ale jestem. No to jest ten najsłabszy argument. No przecież nie jechałem daleko, może, nie wiem, niecały metr. Nawet nie jestem pewny, czy koła zdążyły zrobić jeden pełny obrót, a nagle... To może możesz przyznać się do winy, ale tylko trochę. O której jest ta rozprawa? O 12. Jestem wściekły. Jeden mały błąd i już ciągają człowieka po sądach. No co się martwisz? No najwyżej zabiorą ci na jakiś czas prawo jazdy. Przecież cię nie powieszą. No wolałbym, żeby powiesili, niż zabierali mi prawo jazdy. Ojej, to wszystko przeze mnie. Przepraszam cię, naprawdę bardzo mi przykro. Nie wiem, może powinnam się przyznać, że to ja prowadziłam ten samochód. No właśnie, może to Hania powinna się przyznać. Jej nie zabiorą prawa jazdy, bo go jeszcze nie ma. I wtedy go długo nie zobaczy. No to nie wiem, no. A o co wam w ogóle chodzi z tym prawem jazdy? Przecież żadne z was nie ma samochodu. Wychodzisz do pracy? No nie, wzięłam wolny, bo dzisiaj mam egzamin na prawo jazdy. Zapomniałam. Myślałam, że wyjdziemy razem. Teraz się spóźnię. To lecę. Zobaczymy się w sądzie. Powodzenia. Dzięki. Miałem właśnie zapukać. Teraz już pan nie musi, drzwi są otwarte. Dzień dobry. Dzień dobry. O której mają ci dzisiaj wieszać? Rozprawa jest dzisiaj o 12, jeżeli o to panu chodzi, panie Romku. To dobrze, bo mam dla ciebie kilka dobrych rad. O nie, panie Romku. Pańskie rady wcale nie są takie dobre. Już raz mu pan poradził, żeby włożył 100 do prawa jazdy i... Dobrze, pomyliłem się. Nie wziąłem pod uwagę inflacji. To powinno być 200. Złotych. No więc, mogę dostać filiżankę kawy? Tak, proszę bardzo. Dziękuję. Widziałeś, jak się jej delikatnie pozbyłem? No więc słuchaj, po pierwsze, wcale nie musisz stawać na tej rozprawie. Panie Romku. Możesz wynająć adwokata. Panie Romku. To możesz udawać wariata. Panie Romku. Proszę pańska kawa, proszę. Dziękuję, rano nie piję kawy. Wolę herbatę. A tak. No więc najlepszą radę zostawiłem na koniec. O, co takiego? Możesz uciec z kraju. Panie Romku. No już idę. Tylko teraz możesz liczyć na to, że sędzią będzie piękna kobieta. A, powodzenia. Zobaczymy się w sądzie. Muszę tylko po drodze kupić sobie prażonej kukurydzy. Panie Romku, sąd to nie jest kino. Tak, to będzie lepsze niż kino.
Pani Maliszewska. Proszę na salę. Czuję się jak w szkole pod gabinetem dyrektora. No tak, tylko że w szkole mogłeś najwyżej dostać pałę ze sprawowania, a tutaj rok w zawieszeniu. Nie żartuję. Przestań! To przynosi pecha. A jak myślisz? To Entuza co jest? Nie wiem. Może wyprowadził psa bez smyczy, albo wyrzucił papierek na chodnik. Wszystko przez tego głupiego policjanta. No, szajba im odbija, chcą pokazać, jaką mają władzę. Ale generalnie robią dużo dobrego, prawda? Dzień dobry. A to jeszcze z jakieś pół godziny. Tak? Oni się zawsze spóźniają. Proszę. A nie, ja dziękuję. A może pan się poczęstuje? Dziękuję. To ja już wejdę na salę. Powodzenia. A pan nie czuje się ani trochę winny w tej sprawie? Ja? A dlaczegoż? Przecież to nie ja ukradłem ten telewizor ze sklepu. A kto, ja? Rzeczywiście to nie pan. To ten pan. Pan ten, który przejechał rower. No właśnie. Dobrze, że sobie przypomniałem. Pan Jacek Przypadek? Proszę za mną. Jasiu! Czy to znowu jeden z twoich? Tak jest. Ty to chyba jesteś na prowizji, co? Jest, już idzie. Teraz dopiero się zacznie. Czy pan nazywa się Jacek Gwidon Przypadek? O, Nigdy nie mówił nam, że ma tak na drugie imię. Nie dziwię mu się. Zgodnie z punktem 7 kodeksu wykroczeń jest pan oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu. Czy przyznaje się pan do winy? No. Trzeba. Przyznaję. Czy mogę pana prosić o dowód osobisty? Proszę bardzo. No i co, to już wszystko? Nie zupełnie. Sierżancie? Tak jest. Osiemnastego tego miesiąca odbywałem patrol w okolicach ulicy Kwietnej. Kwiatowej. O 19.15 zauważyłem oskarżonego kłócącego się z innym mężczyzną. O, dziękuję. A ty? A nie, dziękuję. Ten policjant jest dobry, inteligentny facet, nie wszyscy są tacy. I wtedy powiedziałem, że ma dmuchnąć w alkotest. Wtedy on odpowiedział. Jak mogę podnieść ręce do góry, jeżeli w obydwu trzymam telewizor? O, przepraszam bardzo. To jest pomyłka, tak. Już. O, wtedy on odpowiedział, cholera, wypiłem tylko trochę takiego okropnego piwa domowej roboty. Po nadmuchaniu okazało się, że poziom alkoholu we krwi był... Dziękuję. Mam przed sobą wyniki. Panie Przypadek, słyszał pan zeznania sierżanta. Czy ma pan coś do powiedzenia? No ja chciałbym dodać, że to piwo nie było takie złe. Panie Przypadek. Naprawdę było całkiem dobre. Zostaje pan pozbawiony prawa jazdy na okres 12 miesięcy. Dziękuję. Plus 1000 złotych kar. Sprawa zakończona. Proszę o następną. Pan Karczocha. Proszę za mną. Miał pan szczęście, że to się tak skończyło. No, ma pan rację. To mogli panu zasądzić dwa. Dwa lata? 2000. Miał pan szczęście, że nie wspomniałem o tym, że chciał mnie pan przekupić. Włożył do prawa jazdy 100 złotych. To straszne. Sztuka.
Wnuczka stareczka. O której masz ten egzamin? Ojej, a która jest? Za pół godziny. To niech was pan Roman zawiezie, w końcu to przez niego. To cześć, co ja lecę do pracy. No dojedźmy, no tak. Naważyłem tego piwa, to muszę je wypić. No, tak. Jeszcze tylko muszę sobie wszystko powtórzyć. No więc tak, nie wolno parkować na skrzyżowaniach, na zakrętach, na wzniesieniach, na mostach i wiaduktach. Gdzie jeszcze nie można? Na przykład tutaj. Ale nie przejmuj się. 50% podchodzących do egzaminu zdaje za pierwszym razem. To znaczy, że 50 oblewa? No zależy, jak na to patrzeć. To może ja ci coś poradzę. Panie Rąku. No może lepiej nie. Patrzcie, to chyba ten egzaminator. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. Dzień dobry. Proszę bardzo. Proszę pojechać prosto, a później na światłach w lewo. Dobrze. Włączam. Fasolka, wrzucam bieg. I tuńczyk. Jaki tuńczyk? Ma pan rację, nie tuńczyk. Sardynki. Sardynki.